Tekst, który był przeczytany, jest znanym tekstem i chciałbym dzisiaj, abyśmy sobie porozmawiali coś na temat pokus. Ja chcę ten tekst jeszcze raz powtórzyć. Kto chce śledzić, to Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i tam werset 13. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Jak się wam podoba to stwierdzenie i nie wódź nas na pokuszenie? Wynika z tego, że co? Że Bóg jakby nas wodził, prawda? Ja chcę tutaj dla takiego może trochę równowagi, dla takiej równowagi przeczytać, że na przykład Biblia Tysiąclecia i Biblia Ekumeniczna oddaje ten tekst w taki sposób. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Biblia Piotra Zaręby, która jest też dość popularna ostatnio, mówi tak. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. A przykład interlinearny polsko-grecki mówi i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale wyciągnij nas ze złego. Tak więc widzicie, żyjemy w takich czasach, gdzie mamy to błogosławieństwo, że tych przekładów jest więcej i jeżeli nawet coś nam nie pasuje, jakieś tłumaczenie, to możemy skorzystać z innych. Ale myślę, że nawet i to, no, ten przekład nie jest w jakiś sposób nie prowadzi do jakiejś złej interpretacji. Moi drodzy, na pewno co możemy powiedzieć o pokusach? Że pokusa nie jest grzechem. I nie wiem, czy pamiętacie, ale Marcin Luther miał takie powiedzenie. Ja nie mogę zabronić, żeby ptaki krążyły nad moją głową, ale mogę zabronić, żeby co? Żeby nie uwiły sobie gniazda na mojej głowie. I już samo to stwierdzenie pokazuje, że my mamy wpływ na to, w jaki sposób podejdziemy do pokusy. Mamy wpływ na to, w jaki sposób na nią zareagujemy. Zwykło się mówić, że oczywiście no jest to prawda, że za pokusy odpowiada kto? Szatan, prawda? Ale pytanie, czy każdą pokusę, jaka nas dzisiaj dotyka, możemy przypisać szatanowi? Bo myślę, że często prowadzimy, nawet jako ludzie wierzący, taki sposób życia, czy nasz kontakt z Bogiem jest na tyle nieduży, że diabeł wcale tak nie musi się trudzić, żeby każdego adwentystę, prawda, kusić do grzechu. I mimo, że oczywiście Piotr pisze, że pamiętacie pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8 werset, co tam jest napisane? Bo kto chodzi w koło? Lew ryczący, szatan jak lew ryczący, patrząc, kogo by pochłonąć. A więc on może patrzy, on może obserwuje, tego może pochłonąć, a może tego nie, prawda? Ale chciałbym, żebyśmy otwarli list teraz na, przepraszam, Biblię na liście Jakuba, na pierwszym rozdziale. I tam Jakub właśnie pisze też coś na temat pokus. Pierwszy rozdział listu Jakuba i tam wersety od 13 po 15. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. W innym miejscu apostoł Paweł mówi wyraźnie co? Że w nas się zmagają te dwie natury, prawda? Jedna ta dobra, powiedzmy, druga ta zła i jest ciągła ta walka, ten wielki bój. Adwentysta, jak słyszy hasło wielki bój, to zazwyczaj kojarzymy to z książką, prawda? Ale musimy pamiętać, że wielki bój toczy się tak naprawdę w każdej chwili o nasz umysł, czy o nasze serce, zależy jak to, prawda, nazwiemy. Jakich wyborów dokonujemy, komu się poddajemy i to potem będzie zaważało na naszym, prawda, postępowaniu. Ale tutaj z listu Jakuba tak by wynikało, że nas kuszą nasze własne pożądliwości, prawda, czyli coś od wewnątrz. Ale czy mogą być pokusy również zewnętrzne? Zauważcie taki przykład, jedziecie sobie samochodem, prawda, zrelaksowani, może nawet w sobotę, a tu nagle ktoś wymusi wam pierwszeństwo. I co się wtedy dzieje? Coś was wzbiera, prawda, coś niezaplanowanego. Ja też chcę się posłużyć takim przykładem. Oczywiście tych przykładów mogło być więcej, ale może taki jeden. Było to już jakiś czas temu, poszedłem do bankomatu wypłacić pieniądze. No i te pieniądze wyszły i kiedy ten bankomat się już zatrzymał, nagle wiecie, 100 zł wyszło jeszcze, takie złożone na pół. Ja tak patrzę, mówię, o, miły prezent. I pierwsza myśl jaka? Jak mają takie dziadowskie bankomaty, to ich strata, nie? No ale potem jednak, wiecie, to ten duch chrześcijaństwa się we mnie obudził i taka walka wewnętrzna, prawda? Iść oddać, czy nie iść oddać? No ale poszedłem. Zwyciężyłem jednak tą pokusę i poszedłem.
Ale mówię wam, już to Bogu powiedziałem, że jeżeli jeszcze raz mi się coś takiego zdarzy, to zgrzeszę i nie pójdę. Mówię wam, 40 minut spędziłem w banku, oni nie wiedzieli, co ze mną zrobić. Wypełniałem jakieś formularze, nie wiadomo po co, bo wiecie, nigdy się coś takiego nie zdarzyło, prawda? To jest tak, może troszkę humorystycznie to przedstawiam, ale czasami jesteśmy postawieni w sytuacjach takich, że musimy decydować. Czasami szybko, czasami wolno, czasami przy innych, czasami tylko my sami. Ale moi drodzy, pamiętajmy o tym, że powinna nam tu towarzyszyć ta świadomość, że Bóg jednak wszystko widzi. I adwentystami, czy chrześcijanami, jakkolwiek siebie nie nazwiemy, powinniśmy być w każdej sytuacji. Czy jesteśmy sami, czy nas ktoś widzi, czy jest kamera przy bankomacie, czy jej nie ma. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, to wszystko ma znaczenie, jak jesteśmy blisko Boga, prawda? I wtedy w takich sytuacjach właśnie to wszystko wychodzi na jaw. Ale moi drodzy, jeżeli mamy mówić o pokusie, o pokusach, to cofnijmy się do pierwszej Mojżeszowej i przeczytamy sobie pierwszych 6 wersetów 3 rozdziału. I tam jest tak pokazane, tak rozłożone trochę na czynniki pierwsze, na czym właśnie polega pokusa, żeby to tak może troszkę lepiej zobrazować. A więc otwórzcie 3 rozdział pierwszej Mojżeszowej i pierwszych 6 wersetów chcę odczytać. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Zanim przejdę do takiego trochę rozdzielenia tego na pewne punkty, chcę taką jeszcze jedną dygresję powiedzieć. Czasami tu jest taki fragment, w którym Ewa mówi, że Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść ani się go dotykać. I czasami słyszymy taką argumentację, że Ewa dodała coś do Bożych słów, prawda? Ja tak nie jestem przekonany, bo wiecie, to, że to nie jest napisane, że Bóg to powiedział, to nie znaczy, że powiedział, bo nie mamy sprawozdania wszystkich rozmów, prawda, jakie Bóg prowadził z naszymi rodzicami. Tak naprawdę nie mamy żadnych sprawozdań, tylko Duch Proroctwa mówi, że Bóg się z nimi kontaktował, prawda? Ale żeby nie było, że to jest moja tylko myśl, chcę wam przeczytać jedno zdanie z książki Historia Zbawienia. Bóg wiedział, że całkowicie bezpieczni będą tylko wtedy, gdy nie dotkną owocu. Więc być może jak to wiedział, być może im to powiedział. Nie wiem, ale nie chcę tutaj rozstrzygać, niech każdy sobie to tam rozstrzygnie w swoim sercu. Ja chcę jeszcze przeczytać jedno zdanie z innej książki Ducha Proroctwa, książki Patriarchowie i Prorocy, która jest też bardzo istotne, to zdanie. Gdy, chodzi o pierwszych rodziców, gdy stanowczo odrzucą jego pierwsze podszepty, będą tak bezpieczni jak niebiańscy posłańcy. Jednak gdy choć raz ulegną pokusie, ich natura stanie się tak zdeprawowana, że nie znajdą w sobie siły ani ochoty do przeciwstawienia się szatanowi. Często mogą ludzie zastanawiać się, nie wiem, być może wy też, no to jak to, Panie Boże, no taki drobiazg, no jedno zerwanie owocu. Ale moi drodzy, to, że Ewa zerwała ten owoc, to była konsekwencja tak naprawdę czego? Niezaufania Bogu. A to już jest troszkę problem, że tak powiem, grubszego kalibru. Tak więc chcę, abyśmy teraz przestudiowali tych pierwszych 6 wersetów. Ktoś to kiedyś tak fajnie rozłożył na czynniki pierwsze, że szatan użył tutaj 5 sposobów na zwiedzenie Ewy. Aż 5. Szatan musiał się dobrze przygotowywać do tego, jak i potem do kuszenia Jezusa i tak dalej, ale wiedział, że od tego naprawdę bardzo wiele zależy. Pierwszy sposób to był jaki? Dokonał fałszywego cudu. Czy węże mówią? Nie mówią. Nawet tamte wedenie, prawda? Mamy pewne przesłanki w Biblii do tego, że węże co robiły? Latały, tak, ale nie mówiły. Nigdzie nie pisze, że mówiły. A tutaj wąż mówi. Tak więc cud, oczywiście wiemy, że to diabeł użył węża jako pewnego rodzaju medium. Dalej, wypaczył słowo Boże, bo powiedział co?
na pewno nie umrzecie. Czy dzisiaj robi to samo? W różnych sytuacjach, prawda, ludzie komentują sobie Pismo Święte na różne sposoby, bardzo często według własnych, prawda, upodobań jakichś teologicznych. Ale trzeci punkt jest chyba najważniejszy, że doprowadził Ewę do podążania za logiką jej umysłu. Nie wiem, czy tak, nie jestem psychologiem, ale podobno dobrym sposobem na wciągnięcie kogoś w rozmowę, wiecie co jest? Przedstawienie takiej niecałej prawdy albo powiedzenie coś nieprawdziwego. I wtedy ta osoba zaczyna co robić? Zaczyna bronić, zaczyna argumentować. I szatan tutaj chyba, wydaje się, zastosował taki właśnie sposób i tym torem poszedł, prawda? Szatan mówił nieprawdę, licząc na to, że Ewa będzie go poprawiać. I Ewa powiedziała, że gdy zjedzą z tego drzewa, na pewno umrą. I teraz szatan tworzy taką dezorientację Ewy. A on powiedział, na pewno nie umrzecie, prawda? No i teraz, wiecie, my tak zazwyczaj chcielibyśmy tą Ewę tak potępić, prawda? Ale spróbujmy postawić się na chwilę w jej sytuacji. Jest ten owoc, tam więcej owoców, prawda, na pewno tam wisiało na tym drzewie. Jest ten wąż, który mówi i mówi jej, że na pewno nie umrą. I teraz ona co? Widzi, że no Bóg powiedział, że jak zjedzą, to umrą. A tutaj jest wąż, który nie dość, że nie umiera, to jeszcze co? To jeszcze mówi. To rzeczywiście on się chyba wzniósł na jakiś wyższy poziom, prawda, swojego istnienia, czy tam jakiejś tam, prawda, egzystencji. On jeszcze mówi, nic się z nim nie dzieje. No i teraz oczywiście szatan wykorzysta każdy sposób, żeby Boga przedstawić w złym świetle i on to właśnie robi już w tym momencie. Ellen White pisze, że to wyglądało tak, jakby szatan odczytywał jej myśli. Teraz ona się właśnie zastanawia, dlaczego oni nie mogą jeść owocu z tego drzewa? Dlaczego Bóg powiedział im, czy zabronił właśnie jeść owocu z tego drzewa? A może Bóg chciał coś ukryć przed nimi? Może nie chciał, żeby oni, prawda, bo szatan im powiedział, że coś, jak zjedzą z tego owocu, to jacy będą? Wzniosą się na jakiś wyższy poziom egzystencji, prawda? Będą jak Bóg? No, myślę, że dzisiaj wielu ludzi w różnych swoich religijnych poszukiwaniach chce być takimi jak Bóg. Swojego czasu była taka, znaczy nie chcę powiedzieć słynna, ale była taka ciekawostka przekazywana, że znana aktorka amerykańska Shirley MacLaine, chyba się nazywała, biegała gdzieś po plaży, jestem Bogiem, prawda? To nie jest obce nawet w dzisiejszym świecie. Wielu ludzi próbuje gdzieś znaleźć w sobie jakiś ten boski element. I diabeł, zobaczcie, wykorzystuje to od samego początku. I teraz właśnie ona, chcąc zaspokoić swą ciekawość, zaczyna się zastanawiać. I to jest właśnie też tutaj, diabeł wykorzystuje to, że akurat kusił Ewę. Przepraszam was, siostry, ale chyba kobiety nie zawsze kierują się logiką w myśleniu, a bardzo często uczuciami, prawda? Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak przynajmniej słyszałem i tak z moich obserwacji też wynika. Zobaczcie, gdyby szatan chciał ukryć to drzewo albo ten owoc, to czy on by stał gdzieś w środku ogrodu? Nie, postawiłby go gdzieś na końcu, może tam, gdzie oni by nawet nigdy nie przyszli, ale ono gdzieś było na widoku, prawda? To drzewo gdzieś było na widoku, gdzieś, trudno powiedzieć w jakim miejscu, ale na pewno nie chował go specjalnie. I szatan przedstawia Boga w złym świetle, że być może chciał Bóg coś ukryć przed wami, żebyście nie byli tacy jak on. I teraz oni, Adam i Ewa, mieli być jak Bóg, znający dobro i zło. Na czym polega znajomość dobra i zła? Moi drodzy, to nie chodzi tylko o to, żeby oni stwierdzili, a to jest dobre, a co złe, ale żeby oni sami mogli rozsądzać, co jest dobre, a co złe. Zauważcie, że czy nie zauważacie, że ludzie dzisiaj sami chcą osądzać, co jest dobre, a co złe? Kto w dzisiejszym świecie kieruje się Pismem Świętym, aby osądzić, co jest dobre, a co złe? Ludzie kierują się własnym umysłem, prawda? Jeżeli robię coś, co nikomu nie przeszkadza, to jest to jakie? Dobre. A co to komu, prawda, przeszkadza, jeżeli ja na przykład mam inną orientację religijną, przepraszam, nie religijną, ale seksualną, prawda? Jeżeli to nikomu nie przeszkadza, ale czy na pewno nikomu nie przeszkadza? I wiecie, czyli szatan próbuje im powiedzieć, że od tej pory, jeżeli oni zjedzą ten owoc, nie będą musieli pytać Boga, co mogą robić, a co nie mogą. Sami to będziecie mogli zadecydować, prawda? Czy nie jest to kuszące? Każdy z nas chciałby być dowartościowany, prawda, że ktoś wam powie, no dobrze to zrobiłeś jednak, dobrze to rozsądziłeś, nie? Jest w człowieku coś takiego, że chciałby częściej słyszeć takie prawda, argumenty. Dziś nazywa się to postmodernizmem, prawda? Ludzie sami oceniają, sami, prawda, uważają, że wszystko wiedzą najlepiej. I Duch Proroctwa również pisze, że podobnych argumentów szatan używał w niebie i doszedł do wniosku, że skoro tam się udało, to uda się również na ziemi. I co? I miał rację. I niestety miał rację.
I teraz, moi drodzy, czy podobny schemat nie działa z powodzeniem dzisiaj? I tak myślę, że pandemia niestety ujawniła, że taki schemat działa. Wiecie, co mam tu na myśli? Zdarza się czasami, może nie tylko odnośnie pandemii, ale w ogóle, zdarza się, że ktoś włączy sobie internet. Widzi tam człowieka, który mówi na jakiś temat, który nas na przykład interesuje. Człowieka, którego kompletnie nikt nie zna, nie wiecie, kto to jest, nie wiecie, co on sobą reprezentuje, z jakiego jest kościoła, nie wiem, czy ma żonę, dzieci, cokolwiek, nic o nim nie wiecie. Tylko jeżeli on ma na przykład tam jakiś doktor, magister i tak dalej, ale mówi coś, co odpowiada waszym poglądom, to co? Dalibyście sobie rękę obciąć, że on mówi prawdę. Czy nie działamy bardzo często w taki sposób? Prawda? A mimo że rodzina, znajomi będą nam mówić co innego, ale to nie zgadza się z naszymi prawda, poglądami czy z naszymi zamiarami. Nie, oni są nieważni. Ten jest ważny, bo jest uczony, prawda, jeszcze w internecie, to jakiś mądry musi być, prawda? Tak więc zobaczcie, że szatan działa tak cały czas. Może nie przez węża, może nie wisi gdzieś na drzewie, prawda, nie mówi w ten sposób, ale poprzez te media bardzo często, poprzez jakieś, wykorzystuje inne sposoby i próbuje nam czasem zaszczepić jakieś poglądy, które no nie zawsze prawda, są prawdziwe. Tak więc mówiłem, że użył 5 sposobów. Tak więc pierwsze, dokonał fałszywego cudu, wypaczył Słowo Boże. Trzeci, doprowadził Ewę do podążania za logiką jego umysłu. Teraz mamy 4. Doprowadził Ewę do podążania za świadectwem zmysłów. Dlaczego? Jak wyglądał owoc, pamiętacie? Przyjemnie. Ona stwierdziła swoim wzrokiem, nie wiem, może i zapachem, może on ładnie pachniał, nie wiemy dokładnie, co to był za owoc, prawda, ale w każdym razie tak to wyglądało. I za pomocą swoich zmysłów, wzroku, być może węchu, doszła do wniosku, że on będzie dobry do spożycia. I muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że to nie jest takie bez znaczenia, dlatego że okazuje się, że na płaszczyźnie pewnych zmysłów dochodzi do coraz większego do zbliżenia protestantów z Kościołem katolickim. Wiecie, od jakiego momentu zaczęło się takie zbliżenie protestantów z katolikami? Od Soboru Watykańskiego II. Tam pierwszy raz protestanci zostali zaproszeni jako obserwatorzy. I od tamtego momentu w Kościele Powszechnym zaczęły się ruchy charyzmatyczne, coś takiego, co nazywa się odnową w Duchu Świętym. I wiecie, co zaczęto potem mówić? Nieważne są te różnice. Najważniejsze są, że mamy podobne duchowe odczucia. Na was działa Duch Święty, na nas działa Duch Święty. Zostawmy prawo, zostawmy to, co nas dzieli. Najważniejsze są nasze duchowe odczucia. I potem co się stało? Tak jak to brat Fajd mówi. I potem protestanci biorą pióro i mówią, gdzie mam podpisać? I tak to niestety wygląda. Na bazie uczuć, na bazie pewnych emocji próbuje się właśnie od tej strony podejść. No i oczywiście 5 sposób jeszcze, którego użył szatan, to użył Ewy, by skusiła Adama do grzechu. I myślę, że jest to niezawodny sposób do tego, aby jedni ludzie kusili drugich ludzi. Napij się jednego, no co ci szkodzi, na żołądek, prawda, przecież tam pisze do Tymoteusza, tam rozciąć sobie trochę wina, prawda. Jesteś nerwowy? Zapal sobie, no jeden ci nie zaszkodzi, prawda, a niektórym zaszkodzi. Ja tu oczywiście mówię o takich, wiecie, takich już standardowych przykładach, ale może być wiele, wiele innych, bardziej subtelnych. Ale człowiek bardzo łatwo może skusić drugiego człowieka do tego, aby robił coś złego. Tak więc zobaczcie, szatan tak się przygotował, użył tych 5 sposobów. Nie wiem, czy musiał używać ich wszystkich, żeby zwieść Ewę, ale w każdym razie udało się. Po części udało się w niebie, bo oczywiście wiemy, że w niebie tylko 1/3 aniołów dała się zwieść. Udało się zupełnie na ziemi, bo zwiódł te 2 istoty, które akurat w tym czasie były, Ewę i potem za jej pośrednictwem Adama. I niestety udało mu się. Moi drodzy, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ulegamy pokusie? Jak myślicie? Dlaczego ulegamy pokusie? Bo jest atrakcyjna, to też jest na pewno jakiś ten. Ja tutaj mam na myśli coś takiego, że między innymi, bo oczywiście to nie da się jakiejś jednej recepty tutaj wypisać, ale między innymi uważam, że ulegamy pokusie również dlatego, bo z nią dyskutujemy. Wiecie, przychodzi jakaś pokusa, ja zaczynam zastanawiać się,
No może by to nie było takie złe, a ten robi to samo, tamten podobnie, a ten to też zrobił i nic mu się nie stało, prawda? I myślę, że szatan, czy tam jego, prawda, wysłannicy, jak widzą, że ja zaczynam się zastanawiać, usprawiedliwiać takie czy inne zachowanie, to wydaje mi się, że bardzo często już wie, z kim ma do czynienia. A takie może inne pytanie. Jak uważacie, do czego szatan kusi was najczęściej? Ja nie chcę, żebyście mi teraz tu wymieniali swoje grzechy, bo pewnie nikt się na to nie zdecyduje, ale do czego szatan kusi was najczęściej, jak myślicie? Do tego, co robimy? A, lubimy, przepraszam. Lubimy, no, to też. Do czego? Do cukierku, tak. Duch proroctwa mówi wyraźnie, że grzech, nie, brak wstrzemięźliwości jest podstawą wszelkich innych niewstrzemięźliwości. Tam jeszcze siostra się głosiła? Tak. Ja stwierdziłem, że diabeł kusi mnie najczęściej, wiecie do czego? Żebym zajmował się sobą. Wzmacnia mój egoizm, moje samolubstwo. I podam wam najprostszy przykład, jaki może być. Przypuśćmy, że wy dzisiaj, siedząc tu w kaplicy, zaplanowaliście sobie dzisiejsze popołudnie. Nie wiem, spacer, piękna pogoda, obiad, cokolwiek. A wychodzi starszy zboru i mówi tak. Wiecie, dostaliśmy trochę darmowej literatury. Przyjdźcie o 15, pójdziemy do ludzi. Ilu z was zmieni swoje plany? Ilu z was zmieni swoje plany? Wszyscy? Ktoś tu mówi wszyscy? Chciałbym to widzieć. To zapraszam do naszego zboru. Moi drodzy, takich przykładów może być więcej. Ja wiem sam po sobie, że jeżeli coś sobie zaplanuję i coś nagle mi przeszkadza w moich planach, to jestem bardzo niepocieszony. I to nie chodzi tylko oczywiście o ewangelizację, ale w ogóle. A o czym to świadczy? Że ja dla siebie jestem jaki? Najważniejszy. Moje plany są dla mnie najważniejsze. Jeżeli diabeł utrzymuje mnie w kręgu mojego własnego samolubstwa, to myślę, że on się w ogóle nie musi mną więcej zajmować. Bo on wie, że ja i tak się będę zajmował tylko sobą. A jeżeli się będę zajmował tylko sobą, to ewangelizowanie, prawda, życie duchowe i tak dalej, wszystko będzie szwankowało. No ale teraz w takim razie musimy sobie, czy powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest najlepszy sposób na pokonanie pokusy? Macie jakąś receptę? W swoim własnym życiu. No każdy się z tym styka na co dzień, prawda? No nie mogę za długo czekać. Jak nie macie, to ja wam podam. No są pewne. Na przykład Ewangelii Mateusza, 26 rozdział. Znaczy pewnie znacie, tylko może nie chcecie się za bardzo tutaj odzywać. 26 rozdział i 41 werset. Jest to już taki dość tragiczny czas, kiedy Jezus jest w Getsemane. My wiemy, co się tam wydarzyło. Jezus się modlił, uczniowie śpią i w 41 wersecie Jezus mówi takie słowa. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Co wynika z tego tekstu? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Że kiedy powinniśmy się modlić? Zanim ewentualna pokusa przyjdzie. I chcę tu podać taki przykład. Przypuśćmy, że ktoś z pracy, kolega zaprosił was na swoje urodziny, nie wiem, na jakąkolwiek imprezę. A wiecie na przykład, że tam będzie alkohol. To kiedy powinniście się modlić, żeby nie ulec? Zanim tam pójdziecie, jak już postanowicie? Czy jak już wam wcisną kieliszek do ręki? Widzicie, my czasami zostawiamy wszystko na ostatnią chwilę. Powinniśmy troszkę bardziej myśleć i przewidywać, a potem, oj, zdarzyło mi się, bo to taka pokusa, to też może być taka pokusa, jak ja powiedziałem wcześniej, taka, która przychodzi z zewnątrz, prawda? Bo ja nie planuję pić alkoholu, ale nagle ktoś może mi wcisnąć kieliszek. I mi się coś takiego zdarzyło w życiu, moi drodzy, to może już nie miałem tego opowiadać, ale jak już ten temat zacząłem, kiedyś to był taki czas, że już studiowałem Pismo Święte i moi współpracownicy już się przyzwyczaili, że ja już z nimi nie piję. Ale wiecie, mój brygadzista to był taki starszy człowiek i taki strasznie namolny, wiecie, jak on, chodź, tego tam i tak dalej. I któregoś razu, wiecie, tak, oni się tam zajmowali czymś, ja tam coś osobno, on miał urodziny. Ja nie zauważyłem, że oni oczywiście już alkohol przynieśli i tak dalej. I wiecie, zawołał mnie, chodź, mówi, są moje urodziny i buch mi kieliszek do ręki. Wiecie, kiedy ja wziąłem ten kieliszek, to wiedziałem, że już jest po mnie. To jeszcze oczywiście było przed chrztem, ale wtedy już starałem się stronić od alkoholu. Ale pamiętam ten moment, że kiedy oni mi podali ten kieliszek, to wiedziałem, że już jest za późno na wszystko. I niestety, no nie skończyło się to najlepiej. Tak więc wiem z własnego doświadczenia, i dlatego wam to również mówię, że powinniśmy czasami się zastanowić, gdzie idziemy, po co idziemy, z kim idziemy. Jeżeli czujemy się niepewnie w takiej sytuacji, że coś nas może tam zaszkodzić,
to pomódlmy się wcześniej, zanim będzie za późno. Bo nie sądzę, żeby właśnie modlitwa, czy śpiewanie pieśni w jakimś tam momencie, to może być, ja nie mówię, że to jest złe, ale to wszystko może się okazać za późno. No i teraz takie inne pytanie może. Czy jak uważacie, jaki może być najskuteczniejszy sposób na to, żeby uporać się z pokusą? Pierwszy na pewno to co? Jak najbliższy kontakt z Bogiem, prawda? To na pewno, nie ulega wątpliwości, ale chodzi mi tutaj bardziej o taki techniczny sposób. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 4 rozdział. Tam jest, to jest oczywiście rozdział, gdzie Jezus był kuszony. I tam chcę przeczytać pewne fragmenty. 4 rozdział Ewangelii Mateusza, najpierw 3 i 4 werset. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 6 werset, kolejna pokusa. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie uraził, nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I 9 i 10, kolejna pokusa. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Czy coś wam tutaj, czy widzicie pewną metodę w postępowaniu Jezusa z pokusą? Proszę, Słowo Boże to raz, ale jeszcze chcę, tutaj mam na myśli co innego. Że Jezus, kiedy przychodzi pokusa, odrzuca ją jak? Od razu. On nie dyskutuje, to o czym mówiłem wcześniej. Jezus z pokusą nie dyskutuje. Szatan mówi, zrób chleb z kamienia? Nie zrobię, do widzenia. Skocz ze świątyni? Nie skoczę, do widzenia. Oddaj mi pokłon? Nie oddam, do widzenia. I myślę, że to taki techniczny, prawda, sposób, ale myślę, że w wielu sytuacjach mógłby nam ułatwić życie i uporanie się z pokusą. Bo kiedy my zaczniemy się zastanawiać, dyskutować, to tak jak mówiłem wcześniej, to sami nawet możemy się nie zorientować, a jesteśmy już na śliskim gruncie, czy jak by to ktoś powiedział, na równi pochyłej. I jeszcze o jednym elemencie chciałem wspomnieć, mianowicie czasem myślę zapominamy, bo ja też często zapominam o tym, w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w 10 rozdziale, w 13 wersecie jest taka bardzo ważna, wydaje mi się, i piękna obietnica. List do Koryntian, 1, 10 rozdział, 13 werset. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Co tu jest napisane? Tak naprawdę Bóg dba o nas, żeby pokuszenie nie przerosło naszych możliwości. A my czasami ulegniemy pokusie, jaki ja biedny byłem, ja nie dałem sobie rady, prawda? O czym to świadczy? O niewierze w to, co jest napisane w Bożym Słowie. O niewierze w to, co jest napisane w Bożym Słowie. A jeżeli jeszcze tego komuś by było mało, to jeszcze tutaj jednego argumentu chcę użyć. List do Filipian, 4 rozdział i werset 13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ile to jest wszystko? No wszystko. Czy to dotyczy również pokusy? Jak wszystko, to wszystko, prawda? Tak więc zobaczcie, Pismo Święte daje nam pewnego rodzaju narzędzia, instrumenty, pouczenie, jak potraktować pokusę. Ale tu jest ten problem, że tak jak ja już dawno stwierdziłem, absolutnie wszystko w moim chrześcijańskim życiu sprowadza się do mojego osobistego kontaktu z Bogiem. Im bliżej jestem Boga, tym łatwiej mi zastosować to, co tu jest napisane, i tym łatwiej będzie mi te pokusy pokonać. Im bardziej się od niego oddalam, tym więcej, prawda, może być jakichś złych duchów, albo to moje, ta moja zła natura, prawda, będzie górować. Tak więc zobaczcie, moi drodzy, a tu piszę wyraźnie, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły wasze. A przed nami nie są łatwe czasy, bo przed nami czasy ostateczne, czasy prześladowań. Nie wiem, czy ich dożyjemy, ale nie wiem, czy wiecie, Ellen White napisała kiedyś coś takiego, że zazwyczaj, kiedy przychodzą trudności, my się ich obawiamy, ale potem okazuje się, że one nie były aż takie złe, jak wyglądały, nie były aż takie straszne. Ale odnośnie prześladowań, które będą przed przyjściem Chrystusa, będzie na odwrót. Będzie się nam wydawało, że jakoś to przeżyjemy, a wszystko będzie tak straszne, że nawet nie będziemy się tego spodziewać. Ja nie mówię tego, żeby nas teraz straszyć, prawda? Ale chyba wiecie, o co mi chodzi.
bo Pismo Święte nazywa to prześladowaniami, jakich nigdy więcej nie było. I wtedy dopiero będą pokusy na nas przychodzić. A Jezus powiedział kiedyś takie ciekawe słowa, że kto jest wierny w czym? W małym będzie wierny i w dużym. Więc moi drodzy, jeżeli Jezus daje nam teraz czas i daje nam taką obietnicę, że dotąd nie przyszło na nas pokuszenie, które by przekraczało siły nasze, to myślę, że daje nam czas, abyśmy się zbliżali, ja nie chcę powiedzieć trenowali w pokusach, wiecie, bo my nie dostaniemy siły na, my nie dostaniemy od Boga siły na prześladowania, które przyjdą za ileś tam lat, bo my dostajemy siłę na jaki czas? Na teraz, na dzisiaj. Jezus powiedział wyraźnie, jutro będzie miał swoje problemy, swoje troski. Ale jeżeli Jezus mówi, że dotąd nie przyszło na mnie pokuszenie, które by przekraczało siły nasze, moje, to ja powinienem wierzyć, że tak faktycznie jest i zbliżać się do Boga, żebym w każdej sytuacji, jaka mnie spotka w życiu, mógł uwierzyć w to, że Bóg chce, abym znalazł się w Jego Królestwie i taką drogą chce mnie prowadzić. I dlatego, moi drodzy, życzę wam tego, abyście, jak przyjdzie tego pokusa, wypędzić ją od razu, żeby się kurzyło za nią, prawda? A to na pewno ułatwi nam życie. Amen.